Adrian Konopka, baron, część pierwsza. Szango mógł tylko obserwować, jak włócznia gładko, bez najmniejszego oporu, wnika w plecy Mulungu. Biegł dalej, starając się nie myśleć o drzewcu wbitym w ciało siostrzeńca. Tego dnia umarło zbyt wielu wojowników, by móc faworyzować tylko jednego. Ponaglał go popłoch i panująca dookoła wrzawa, lecz tym, co dawało najwięcej energii jego staremu ciału, był strach. Nie bał się jednak śmierci z rąk wrogiego plemienia. Bał się rozerwania na strzępy przez swych współplemieńców, którzy, widząc jego słabość, kierowani wściekłością, mogliby zapomnieć o zbliżającym się wrogu. Dlatego nie potrafił się obejrzeć, spojrzeć w twarze uciekających przed fonami jorubów. Jorubów, których zawiódł nie po raz pierwszy. Strach w połączeniu z wszechogarniającą hańbą sprawił, że nie poczuł rozdzierającego skórę ramienia grotu strzały. Z rany zdał sobie sprawę dopiero, gdy mokro od krwi ręką przetarł oczy. Widok posoki trochę go ucieszył. Nikt mu nie zarzuci, że wyszedł z bitwy bez obrażeń. Pomimo strachu i rozpanoszonej w żyłach adrenaliny, czuł, że zaczyna brakować mu sił. Stojące w zenicie afrykańskie słońce prażyło jego skórę. Piasek pod stopami z każdym kolejnym krokiem parzył coraz silniej. Krtań domagała się wody, choćby jednego łyka, choćby jednej kropli. Szango sapał i harczał. A wysuszony język natrętnie przyklejał się do równie suchego podniebienia, co potęgowało potrzebą zwilżenia gardła. Nie zwalniając biegu, uniósł do ust zakrwawioną rękę i próbował zlizać z niej choćby odrobinę posoki. Język natrafił na oszronioną potem obleczoną, zakrzepłą krwią skórę. Zacharczał i splunął. Do ust i oczu cały czas dostawały się wirujące w powietrzu drażniące ziarenka piasku. Wiedział, że jego stare ciało nie wytrzyma szaleńczego biegu, że zaraz padnie na paszące piach, a wtedy –– Szango! – do uszu dobiegł ostry, zachrypnięty głos. Zatrzymał się, obrócił i zdał sobie sprawę, że fonowie odpuścili już pościg, a w powietrzu nie roi się od strzału i włóczni. Spojrzał na swoich czarnoskórych wojowników. Nie było ich wielu – Zdecydowana większość poległa w bitwie bądź podczas ucieczki. Ci, którzy przeżyli, ciężko zwalili się na gorący piach i pili wodę z przechodzących z rąk do rąk bukłaków. Niektórzy skryli twarze w dłoniach, cicho opłakując poległych braci, inni próbowali opatrywać rany lub wspierali tych, którym sił i krwi starczało tylko na ucieczkę z pola bitwy. Zdecydowana większość z wrogością spoglądała w oblicze wodza. Nie winił ich za to. Obiecywał im chwałę, nowe ziemię, kobiety. Zyskali porażkę, śmierć i przede wszystkim nienawiść do swego króla. Spuścił głowę. Nikt nie podał Bukłaka, by choć trochę ulżyć jego cierpieniu. — Szango! Wyharczał jedyny utrzymujący się na nogach wojownik. Ja, Ogun, brat poległego z twej winy, Molungu, syn Twego brata, Oronianga, ogłaszam, że nim wstanie świt, zostaniesz osądzony przez Radę Wojowników. Nastała głucha cisza. Nikt nie zaprotestował, nie wydał okrzyków zdumienia. Mężczyźni wstali i odeszli z Ogunem w kierunku osady. Zostawiając hańbionego króla samego pośród bezkresnej pustyni. Szango ruszył dopiero wtedy, gdy oddalający się wojownicy zniknęli mu z oczu. Dotarł do osady chwilę po zapadnięciu zmroku. Szedł powoli, z rękoma luźno puszczonymi wzdłuż tułowia. Ból rannego ramienia natrętnie przypominał o porażce. Przed palisadą czekała na niego tylko jedna osoba. Młoda, piękna kobieta, przeozdobiona wieloma złotymi obręczami, łańcuchami i bransoletami. Poddana skaryfikacji twarz, wykrzywiona była w pogardliwym krymasie. Mimo to, widok żony trochę go pokrzepił. O ja! z trudem wysapał. Ja! przegrałeś! Po raz kolejny tego dnia spuścił głową. Przegrałeś i pozwoliłeś na śmierć swoich braci, naszych braci. Ich krew plami Twe ręce, Twój honor. O ja! Plemię fonów wciąż nam zagraża. Przez Twe porażki obrośli w dumę i w siłę, a my staliśmy się słabsi. Szango nie był w stanie nic wyksztuszyć z zeschniętej krtani. Kto obroni nas przed wrogiem? Zapytała cicho kobieta. Czekając na odpowiedź, krytycznie lustrowała swego starego, niemal dziecięco bezbronnego męża. Z goryczą doszła do wniosku, że nie przypomina już silnego, odważnego i dumnego króla, ze którego wyszła i którego kochała. Z politowaniem rzuciła mu pod nogi bukłak. Wód spadł na kolana, chwycił naczynie i zachłannie wpił w nie usta. Wyglądał żałośnie. Jesteś już stary, Shango — zawyrykowała oja, patrząc jak mąż łapczywie siorbie ostatnie krople. Jesteś już stary. Oja odeszła w głąb wioski. Czarna skóra kobiety zlała się z panującym dokoła mrokiem. Shango wciąż klęczał, gdy pod niebo wystrzelił słupy ognia. Płomienie w jednej chwili pochłonęły dwa ogromne stosy. Blask ognisk odegnał zalegającą w osadzie ciemność, ukazując ludzi stłoczonych na placu. W powietrzu zawisły szybkie, arytmiczne dźwięki bębnów. Starzec wstał z kolan i ruszył w kierunku zebranych. Słowa kobiety nieustannie szumiały mu w uszach. Świdrowały. Wywoływały coraz mocniejszy ból. – Jesteś już stary, Szango. – Jesteś już stary – Jorubowie stali naprzeciwko siebie w dwóch szpalerach, tworząc w ten sposób ścieżkę wiodącą w kierunku podestu. Szango wstąpił między poddanych. Przez wiele lat był dla nich dobrym władcą, którego bano się i kochano w równym stopniu. Teraz, patrząc na ich wrogie twarze, zdał sobie sprawę, że nieodwracalnie stracił cały respekt, który względem niego żywili. Obarczony jarzmem żrących spojrzeń, stawiał ociążałe, nierówne kroki w kierunku podestu usadowionego pomiędzy słupami ognia. Bębniarze wciąż chaotycznie uderzali w naciągnięte skóry. Nikt jednak nie tańczył. Wszyscy, z wyjątkiem króla, zawieszeni byli w niemym bezruchu. Wóz wszedł na podest. Dopiero wtedy dostrzegł swą żonę, stojącą w niewielkim oddaleniu. Nie odwróciła się, by na niego spojrzeć. Uderzenia bębnów umilkły dopiero, gdy z chaty króla wyszedł rytualnie pomalowany ogon. Jego umięśnione ciało zostało starannie napłyszczone olejkami. Skóra wojownika niemal mieniła się w blasku ognisk. Stanął na przedzie szeregu wojowników ustawionych naprzeciwko podwyższenia dla sądzonego króla. Jeden z mężczyzn podał ogonowi włócznię. Jej grot wycelowany został w kierunku wodza. Wojownik, zawieszony w oskarżycielskiej pozie, przemówiła, jego twardy głos przetoczył się w ciszy nocy pomiędzy zebranymi orobami Stary Szango, trzykrotnie zawiodłeś nas na polu bitwy. Trzykrotnie wróg zdeptał nasze siły i trzykrotnie zmuszeni byliśmy do haniebnej ucieczki. Odpowiedzialność za porażkę plemienia spada na ciebie, Shango. Gdyż królem naszym i władcą chlubnie się mienisz. Shango, jesteś już stary. Twa chwała przeminęła i nie nadajesz się już na wodza. Shango, nie jesteś już królem Jorubów. Twa władza odeszła po przegranych bitwach z Fonami. Shango, nie jesteś już królem Jorubów. Twa siła nie jest już godna króla, dlatego ja, ogon! Syn Oronianga, brata twego, zgodnie z wolą wojowników i całego plemienia przejmują twoje obowiązki jako władca. Shango, nie jesteś już królem rubów. Odtąd twoja królewska małżonka moją małżonką się stanie, a Sienie, w niej da podwaliny dla nowej dynastii królów. Shango, skazuję cię na wieczne wygnanie z plemienia jarobów. Już nigdy nie wasz się wracać ciałem ani duchem do naszych ziem. W innym wypadku ja sam, Ogun, syn Ronyanga, przebiję twe serce tą oto włócznią. Shango, byś po czasy pamiętał swej hańby i banicji, wręczam ci tę tykwę. Szango, opuść nasze plemię, aż po kres czasów. Ogun cofnął oskarżycielsko wycelowaną włócznią. Dopiero gdy skończył mówić, wyciągnął dłoń w kierunku żony starca, ta zaś ochoczo ją chwyciła, wyzywająco patrząc w oczy Szango. Jeden z wojowników podszedł do podestu i nie patrząc w oczy zdetronizowanego króla, położył niewielką tykwę przy jego stopach. Starzec nie schylił się, by ją podnieść. Przypomniał sobie te wszystkie lata, podczas których dowodził plemieniem – Przypomniał sobie, ile jorubowie zawdzięczają jego opiece. Resztki dumy odegnały upokorzenie. Sprawił, że mężczyzna wyprostował obwisłe ramiona, wypiął pierś, nabrał do niej powietrza i przemówił mocnym, donośnym głosem: Ja, Szango, syn oriszy i niegdysiejszy król wielkiego plemienia jorubów, który przez wiele lat prowadził nad wami sprawiedliwe rządy i poświęcił wam całe życie. Poddaję się waszemu wyrokowi. Zawsze byłem przy was i dbając tylko o waszą pomyślność, nie mogę nie przyjąć waszej woli. Odchodzę i oby moje odejście zagwarantowało wam dobrobyt. Żegnajcie. Żegnaj i ty, Oja, moja niegdysiejsza małżonko, którą kochałem tak jak nikogo innego na tym i na tamtym świecie. Chwilą zamilknięcia starca zgasły oba stosy. Ciemność zalała zgromadzonych. Z kilku krtani wydobyły się odgłosy zdziwienia, które gładko przerodziły się w przerażenie. Szango chwycił tykwę i zszedł z podestu. Po raz kolejny przeszedł między szpalerami, po czym opuścił osadę i wniknął w mrok pustyni. Niebo przecięła błyskawica, która na moment rozświetliła noc. Mimo to żaden z jorubów nie dostrzegł oddalającego się starca. Szedł przed siebie, doskwierało mu pragnienie i rwący ból zranionego ramienia. Nie wiedział, co powinien zrobić w zaistniałej sytuacji. Coż mu pozostawało. Nie miał dokąd wracać, przed kim się ukorzyć, licząc na łaskę. Całe życie był królem, całe życie spędził wśród swoich ludzi, swojego plemienia. Może powinien położyć się na piasku i czekać na łaskawą śmierć, a... Może nagle przypomniał sobie mężczyznę, którego spotkał wiele lat temu. Człowieków przedstawił się jako bakor i był kimś w rodzaju kapłana. Niski starzec o skórze ozdobionej niezliczonej ilości metalowymi kółkami i obręczami. Mieszkał na pustyni w oddaleniu od plemienia, którego nazwy Szango pomimo silnych starań nie potrafił sobie przypomnieć. Pamiętał jedynie, że ludzie chadzali do Bakora po pomoc w wyjątkowo trudnych sytuacjach, wymagających interwencji złych, magicznych mocy. Jeśli kiedyś potrzebował będziesz pomocy, powiedział Bakor tamtego dnia, nienaturalnie wykrzywiając swą wytatuowaną twarz, udaj się nad wielką rzekę Niger. Wiedz jednak, że pomoc udzielona zostanie tylko tym, których Baron uzna za godnych jej otrzymania. Młody wówczas dumny król Jorubów, zbył starca szyderstwem. W odpowiedzi Bakor zagroził, że pewnego dnia Szanko będzie musiał wybierać między samotną śmiercią a łaską barona. Coś przeraźliwego musiało być w wytatuowanej twarzy Bakora i w jego głosie, gdyż król Jorubów poczuł nieokreślony lęk. Strach tak silny, że zapamiętał spotkanie z pustelnikiem na długie lata. Z goryczą uśmiechnął się na wspomnienie. Zdał sobie sprawę, że Bakor miał rację. Z każdym krokiem siły uchodziły ze starczego ciała. Chłód stawał się coraz mniej równy i regularny. Nie z od wielu godzin każda część ciała domagała się snu. Czarne niebo posępnie wisiało nad jego głową. Nieskończony, nieskazitelny nieboskłon przytłaczał go swym ogromem. Czuł się jak zamknięta w klatce, pozbawiona celu i sensu życia istota, której jedynym zadaniem jest iść naprzód, wciąż naprzód, nieustannie stawiając ociężałe, powolne kroki. Chciał się zatrzymać, choć na moment przestać poruszać nogami, usiąść na chłodnym piasku pustyni, położyć się, oprzeć głowę na napiętych mięśniach zranionego ramienia, zanurzyć się w krainie snu. Zatopić w miejscu słodkiego zapomnienia, pięknych, wyidealizowanych marzeń, pokrzepiających deszcz nieziszczalnych koszmarów, legnąć w pustce, wstąpić w nieograniczoną czernię rozpościerającego się nad głową nieboskłoną. Szedł dalej, czuł, że traci panowanie nad swym ciałem, swoją wolą. Nieustannie, zamykające się oczy obserwowały odległy horyzont. Przestrzeń, w której blada pustynia jednoczyła się z ciemnością przestworzy, obraz stawał się coraz mniej realny. stapeł się zdającą złudzenie ukojenia ciemnością, opadających powiek. Kręciło mu się w głowie. Nie szedł już po dobrze znanym świecie. Miał wrażenie, jakby znalazł się w iluzorycznej przestrzeni, podobnej do świata, czy całkowicie odmiennej. Spojrzał w wierujące niebo. Wyglądało tak, jakby chciało wchłonąć go w swe nieskończone czeluści, w swe... Muzyka Błażej Lindner Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozya. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.